W Starostwie Powiatowym w Kępnie podpisano umowę z organizacją pozarządową Związki Młodzieży Wiejskiej dotyczącą świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Umowę podpisali starosta Witold Jankowski, wicestarosta Grażyna Jany oraz Karol Mac, wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej. Darmowa pomoc prawna to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W skali całego kraju powstaną 1524 takie punkty, które zaczną działać w całej Polsce od początku 2016 roku. W powiecie kępińskim będą funkcjonować dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden będzie prowadzony przez powiat kępiński, drugi został powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie. W powiecie kępińskim przystąpiła do niego tylko jedna organizacja – Związek Młodzieży Wiejskiej. Bardzo ważnym kryterium był także 3-letni staż w zakresie świadczenia pomocy prawnej. Takie doświadczenie ZMW posiada, mówił jego przedstawiciel Karol Mac. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez powiat kępiński będzie miał dwie lokalizacje. Pierwsza z nich to Urząd Gminy w Baranowie. Druga lokalizacja to budynek Starostwa Powiatowego w Kępnie. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez powiat kępiński udzielać będzie dwóch adwokatów i dwóch radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych. Związek Młodzieży Wiejskiej będzie prowadził 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w urzędach gmin w Perzowie, Łęce-Opatowskiej, Rychtalu, Bralinie i Trzcinicy. Lokale gminne na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostały udostępnione dzięki uprzejmości włodarzy poszczególnych gmin na podstawie porozumień zawartych w powiecie. Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna? To jest przede wszystkim pomoc prawna, pomoc techniczna, tak? W zakresie, że tak powiem, tej pomocy prawnej, tak? Udzielanie informacji, pomoc w przygotowaniu, napisaniu pism w szeroko rozumianym zakresie właśnie tej pomocy prawnej.